Misiek ma 8 latek. Jest psiarkiem w typie owczarka niemieckiego. Dość dużym, strzelistym, wysokim. Jest to psiak, który najlepiej sprawdziłby się w domu, gdzie byłby jedynym psiakiem. Określiłabym Miśka jako psa tego bardzo do nauki, tak? On jest fajnie przywołalny, to z nim nie ma problemu, tak? Jest odwołalny, jest przywołalny, bardzo fajnie reaguje na swoje imię, bardzo fajnie reaguje na komendy, nie trzeba tam nieskończoność powtarzać. Misiek, wow, super pies. A leżeć, leżeć, super, zostań. Dobry pies. Zdecydowanie jest to pies, który lgnie do człowieka i który fajnie współpracuje z człowiekiem. Aczkolwiek to też nie jest tak, że 24 godziny na dobę trzeba poświęcać mu uwagę, tak? On się wycieszy, wybawi, weźmie co swoje od ludzi i później sobie idzie odpoczywać, idzie się zająć swoimi sprawami, swoimi zabawkami, swoimi przysmakami. Co Misiek uwielbia? Misiek uwielbia zabawę. Uwielbia zabawę taką aktywną. Zabawek bardzo lubi piłki. Nie pogardzi też innymi zabawkami. Lubi piszczące zabawki. Lubi właśnie jakieś takie gryzaki gumowe, jak maskotki też lubi. Misiek lubi pływać, aczkolwiek wychodzi mu to nieporadnie i śmiesznie. On widać u niego chęci, widać u niego taką, bardzo by chciał, ale myślę, że na dłuższą metę by się nie sprawdził jako pływak. I śmiesznie to wygląda. Aczkolwiek daje mu dużo fanu. Misiek lubi jeździć samochodem. Bardzo fajnie jeździ samochodem, jest grzeczny, bez problemu wchodzi, bez problemu schodzi. Nie drapie, nie, w środku też fajnie siedzi. Nie ma choroby lokomocyjnej. Misiek generalnie jak na swoje lata, bo jest psiakiem dojrzałym, jest bardzo energicznym, bardzo aktywnym psiakiem. Natomiast w momencie, kiedy ma się temu sposobność, tak normalnie to zachowuje się jak typowy psiak, czyli lubi dużo spać, lubi dużo leżeć, lubi dużo odpoczywać. Także myślę, że u niego to jest tak bardzo zrównoważone. Misiek bardzo fajnie czułby się w domu, gdzie są ludzie w młodym wieku, średnim wieku, ale którzy są aktywni, którzy są silni i zdrowi. Na pewno nie starsi ludzie, na pewno nie w domu, gdzie są małe dzieciaczki.